W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Państwu o niezbędnym dla naszego zdrowia związku, który jest równie ważny jak witaminy i składniki mineralne. Niestety nie mówi się o nim zbyt często, co uważam za niekorzystne, ponieważ wielu z nas nie dostarcza go w wystarczających ilościach. Mam tu na myśli związek o nazwie Cholina. Cholina to składnik witaminopodobny, który niegdyś określano nawet mianem witaminy B4. Jednak stracił status witaminy, ponieważ okazało się, że cholina w niewielkich ilościach jest produkowana w naszym organizmie. Jednak cholina nie straciła na znaczeniu, jak chodzi o jej wpływ na zdrowie. Mało kto wie, że jest ona niezbędna m.in. dla prawidłowego funkcjonowania wątroby, mięśni i mózgu. I teraz chciałbym nieco bardziej szczegółowo wyjaśnić, dlaczego jest dla nas taka ważna. Tak jak już wspomniałem, cholina jest niezwykle ważna dla wątroby. Wynika to z tego, że uczestniczy ona w transportowaniu tłuszczu z wątroby do innych narządów. Dzięki takiemu, wydawałoby się prostemu działaniu, cholina zapobiega magazynowaniu się nadmiernych ilości tłuszczu w wątrobie, czyli mówiąc inaczej, przeciwdziała stłuszczeniu wątroby. Uważam, że taka jej funkcja jest niebagatelna i już tłumaczę dlaczego. Otóż nasza codzienna dieta jest niezwykle bogata w cukry, w tym w biały cukier stołowy nazywany sacharozą oraz we fruktozę, te cukry podobnie jak zresztą alkohol powodują powstawanie trójglicerydów, czyli pewnego rodzaju tłuszczu w wątrobie i to właśnie wspomniane trójglicerydy stłuszczają naszą wątrobę, a cholina chroni przed tymi niekorzystnymi zmianami. Jest to o tyle ważne, ponieważ stłuszczenie wątroby stwierdza się u co czwartej osoby. Co więcej, przeprowadzone badania naukowe pokazały wprost, że u osób ze stłuszczoną wątrobą, które spożywają mniejszej ilości choliny, dochodzi do zwłóknienia tego narządu. W uproszczeniu można powiedzieć, że zwłóknienie wątroby jest kolejnym etapem uszkodzenia wątroby, który następuje po jej stłuszczeniu, a zatem można powiedzieć, że cholina zapobiega pogorszeniu stanu wątroby u osób, u których doszło już do stłuszczenia tego organu. Gdy mowa o właściwościach zdrowotnych choliny, to należy też wspomnieć o tym, że przyczynia się ona do uregulowania poziomu homocysteiny we krwi. I tu krótkie wyjaśnienia, czym jest homocysteina. Otóż jest to aminokwas niebiałkowy, który nie występuje w żywności, ale który powstaje w naszym organizmie z udziałem innych aminokwasów, a konkretnie metioniny. Homocysteina odgrywa kilka ważnych funkcji w naszym organizmie i ogólnie można powiedzieć, że jest nam potrzebna. Niemniej dość często zdarza się tak, że powstaje jej niestety zbyt dużo, a co za dużo, to niezdrowo. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że nadmiar homocysteiny krążącej we krwi sprawia, że nasze naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne i bardziej podatne na rozwój miażdżycy. W skrócie można zatem powiedzieć, że zbyt wysoki poziom homocysteiny w organizmie sprzyja rozwojowi chorób układu krążenia. Jednak na tym nie kończy się negatywny wpływ zbyt dużych ilości homocysteiny, jest ona również jednym z czynników ryzyka wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych. Takich jak choroba Alzheimera lub choroba Parkinsona. I takich działań niepożądanych wynikających z nadmiaru homocysteiny możemy wymienić jeszcze kilka. I tu pojawia się właśnie pole do popisu dla choliny. Nie wnikając w szczegóły biochemii, to powiem, że w wyniku różnych reakcji chemicznych cholina odłącza ze swojej struktury tak zwane grupy metylowe, które później zostają przyłączone właśnie do homocysteiny. I to sprawia, że homocysteina zostaje zneutralizowana. A mówiąc konkretniej, zostaje przekształcona do nieszkodliwego aminokwasu, jakim jest metionina. W ten właśnie sposób cholina prowadzi do obniżenia poziomu homocysteiny we krwi, a to może w sposób pośredni uchronić nas przed chorobami sercowo-naczyniowymi i chorobami neurodegeneracyjnymi. W tym miejscu dopowiem jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż działanie choliny w omawianym zakresie jest szczególnie istotne w przypadku osób, które borykają się z niedoborem witaminy B12 i kwasu foliowego. Wynika to z tego, że zarówno witamina B12, jak i kwas foliowy również biorą udział w neutralizowaniu homocysteiny, a ich niedobór może prowadzić do nadmiaru jej stężenia. Zatem, jeśli ktoś z Państwa boryka się z brakiem witaminy B12 lub kwasu foliowego, to w takiej sytuacji tym bardziej warto byłoby zadbać o odpowiednie spożycie choliny. Kolejną ważną rolą choliny w naszym organizmie jest to, że cząsteczka ta bierze udział w powstawaniu jednego z najważniejszych neuroprzekaźników, jakim jest acetylocholina. Neuroprzekaźnik ten jest kluczowy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wielu ważnych obszarów. Dla przykładu acetylocholina bierze udział w procesach związanych z pamięcią i koncentracją, a także pobudza pracę jelit podczas trawienia pokarmu oraz reguluje ilość wydzielanego kwasu solnego w żołądku. Jak zatem widać, cholina to taka cegiełka, z której dalej powstają bardzo ważne związki regulujące pracę tak naprawdę całego organizmu. Stąd, gdy zabraknie choliny, może mieć to daleko idące konsekwencje. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik czyli darmowy bilet mailowy piszę i wysłam od poniedziałku do piątku o 6 rano. Więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszą prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl ukośnik. Dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam. A teraz wracam do tematu. Istnieją również poważne przesłanki, które wskazują, że spożywanie odpowiednich ilości choliny może być jednym z elementów zapobiegających rozwojowi niektórych nowotworów. Naukowcy zaobserwowali, że u osób, które spożywają więcej choliny, ryzyko wystąpienia nowotworów było niższe o 18%. Takie działanie wynika z przemian biochemicznych z udziałem choliny, jakie zachodzą w naszym organizmie. Uogólniając, można powiedzieć, że w pośredni sposób cholina chroni nasz materiał genetyczny, czyli DNA, przed uszkodzeniem i wspomaga jego naprawę, gdy zajdzie taka potrzeba. Cholina jest również składnikiem ważnym dla mięśni. Jak wspomniałem, związek ten jest wykorzystywany do produkcji neuroprzegaźnika, czyli acetylcholiny. W ten pośredni sposób cholina bierze udział w skurczu mięśni. Dodatkowo, na poziomie komórkowym niedobór choliny może powodować ograniczoną produkcję białek w mięśniach. A to może skutkować osłabieniem ich funkcji. Co prawda nie do końca zbadano, jak takie działanie może przełożyć się na konkretny efekt kliniczny, to mimo wszystko warto mieć z tyłu głowy informację, że brak choliny może sprzyjać uszkodzeniu mięśni. Omawiając funkcję choliny, nie sposób nie powiedzieć też o tym, że jest ona szczególnie ważna dla kobiet ciężarnych. Świadczą o tym chociażby procesy biochemiczne, które zachodzą podczas ciąży. Mam tu na myśli to, że w trakcie ciąży dochodzi do wzrostu stężenia hormonu o nazwie estrogen. Ten hormon z kolei potęguje produkcję choliny w organizmie. I myślę, że natura nie bez powodu zaplanowała takie powiązania. Niemniej, jak można przeczytać w jednej z prac naukowych, pomimo zwiększonego wytwarzania choliny, matczyne zapasy tego składnika bardzo szybko ulegają wyczerpaniu, jeśli nie dostarczymy wspomnianej choliny z zewnątrz, czyli np. w postaci odpowiedniego pokarmu. I tu muszę podkreślić, że niedobór choliny w trakcie ciąży może spowodować poważne komplikacje zdrowotne, przede wszystkim dla rozwijającego się płodu. Mam tu na myśli głównie zaburzenia w rozwoju układu nerwowego. Dane literaturowe dowodzą, że zbyt niskie spożycie choliny przez matkę w okresie ciąży zwiększa ryzyko wady cewy nerwowej i rozszczepu podniebienia. Co więcej, badania na poziomie komórkowym pokazały, że niski stan choliny sprzyja powstawaniu stanu zapalnego. Co może zaburzać rozwój łożyska i utrudniać odpowiednią przebudowę naczyń krwionośnych, a to wszystko z kolei utrudnia transportowanie składników odżywczych przez łożysko do płodu. Ponadto eksperci uważają, że zadbanie o odpowiednie spożycie choliny w okresie okołoporodowym wpływa korzystnie na rozwój neuropoznawczy u niemowląt i dzieci. Oznacza to, że potomstwo urodzone przez matki, które były właściwie odżywione, jeśli chodzi o cholinę, może odznaczać się lepszą pamięcią. Utrzymywaniem uwagi, a także może lepiej sobie radzić z rozwiązywaniem problemów. Ten przykład z choliną tylko potwierdza to, jak bardzo ważne jest odżywianie w trakcie ciąży, że dostarczanie kluczowych składników odżywczych przez kobiety ciężarne tak naprawdę programuje przyszłe zdrowie potomstwa. Zgodnie z tymi wszystkimi informacjami można uznać, że cholina wpływa korzystnie na funkcje poznawcze, takie jak pamięć i koncentracja, a także, że chroni nas w pewnym stopniu przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Takimi jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Co więcej, wpływa korzystnie na stan naczyń krwionośnych i ma udział w zapobieganiu rozwoju miaszczycy. Ponadto, cholina jest sprzymierzeńcem wątroby, gdyż zapobiega jej stłuszczeniu. Jest ona również składnikiem niezwykle ważnym w okresie ciąży, ponieważ warunkuje rozwój układu nerwowego u dzieci. Teraz chciałbym krótko powiedzieć o ilościach choliny, jakie powinniśmy dostarczać każdego dnia. Oczywiście zapotrzebowanie to różni się w zależności od wieku i tak dla przykładu dzieci od 4 do 13 roku życia powinny dostarczać od 250 do 375 mg choliny na dobę. W przypadku młodzieży powyżej 13 roku życia i osób dorosłych, jest to przedział od 400 mg, jeśli chodzi o kobiety, i 550 mg w przypadku mężczyzn. Wspominałem już, że cholina jest kluczowym składnikiem dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią i to przekłada się na wzrost zapotrzebowania na ten składnik, a mianowicie kobiety ciężarne powinny dostarczać około 450 mg holiny dziennie, zaś kobiety w okresie laktacji jeszcze więcej, bo około 550 mg. Tu przy okazji jedna ważna informacja. Otóż w 2015 roku została opublikowana praca naukowa w której wykazano, że w większości przypadków spożycie choliny wśród populacji europejskiej jest niższe niż zaproponowane poziomy. Oznacza to, że tym bardziej warto byłoby zainteresować się tematem choliny. Wobec tego podam Państwu teraz listę produktów, które zawierają wysokie ilości choliny. Jednym z najbogatszych źródeł pokarmowych choliny są jaja. Wystarczą 3 sztuki dziennie, aby w całości pokryć dzienne zapotrzebowanie na ten składnik. Przy czym podkreślę, że cholina występuje głównie w żółtku jaja, stąd w tym przypadku to właśnie żółtko jest o wiele bardziej cenne i wystarczy spożyć tylko je. Nie ma konieczności, aby sięgać po całe jaja. Oczywiście nie samymi jajkami człowiek żyje. Cholina znajduje się również w innych produktach. Na szczególną wagę zasługują tu wszelkiego rodzaju podroby, szczególnie wątróbka. Dla przykładu jedna porcja wątróbki drobiowej dostarcza około 200 mg choliny czyli niemal połowę dziennego zapotrzebowania dla osób dorosłych. Stosunkowo dużo choliny zawierają też niektóre ryby, w tym głównie dziki łosoś i dorsz, a także mięso wołowe i drobiowe oraz grzyby shiitake. Produkty roślinne zawierają o wiele niższe ilości choliny niż produkty pochodzenia zwierzęcego. Spośród tej grupy najwięcej choliny znajdziemy w kiełkach pszenicy, brokułach, jarmużu, nasionach roślin strączkowych typu fasola, bób, soczewica i ciecierzyca, Trochę holiny dostarczymy też sięgając po migdały i komosę ryżową. Szczegółowe ilości co do poziomu holiny w poszczególnych produktach przesłałem Państwu jakiś czas temu w porannym dzienniku zdrowia. Takie informacje łatwiej przekazywać w formie pisanej, dlatego też wspomniany dziennik zdrowia traktuję jako uzupełnienie mojego kanału YouTube. Mówiąc o tym, jak cenna i ważna dla zdrowia jest cholina, nie można jednocześnie zapomnieć o tym, że podobnie jak niedobór, również jej nadmiar nie jest mile widziany. Jednak tu ważna informacja, a mianowicie górny bezpieczny poziom spożycia choliny jest na tyle wysoki, że nie ma obaw, że można przekroczyć go sięgając po tradycyjną żywność. Ryzyko takie istnieje wyłącznie na skutek nieprzemyślanej i nadmiernej suplementacji tym składnikiem. W przypadku dzieci od 9 do 13 roku życia limit ten wynosi 2000 mg na dzień, dla młodzieży w wieku od 14 do 18 roku życia Górny limit spożycia ustalono na poziomie 3000 mg, zaś w przypadku osób dorosłych jest to 3,5 mg na dobę. Ze swojej praktyki, jak i doświadczeń wielu innych dietetyków i lekarzy, wiem, że edukacja w zakresie znaczenia choliny dla zdrowia kształtuje się na bardzo niskim poziomie. O ile jestem przekonany, że wielu z Państwa ma pewną, a nawet i całkiem szeroką wiedzę dotyczącą np. magnezu, cynku, żelaza, witaminy B12. Witaminy D czy też witaminy C, to myślę, że w przypadku choliny jest zgoła inaczej. W wielu pracach naukowych ich autorzy podkreślają, aby zwiększać świadomość znaczenia choliny dla zdrowia człowieka. Dotyczy to zresztą nie tylko osób niezwiązanych z opieką medyczną, ale również wszelkiego rodzaju specjalistów. Dlatego też, pomimo że temat ten może nie jest zbyt atrakcyjny, bo jest mało znany, to czułem się w obowiązku, aby Państwu o nim nieco opowiedzieć. I jednocześnie mam mały apel czy też prośbę, aby podzielili się Państwo tym filmem z rodziną lub znajomymi. Wspólnie możemy dotrzeć do większej liczby osób i zrobić coś dobrego. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.